maszynę. Takich jajek nie mam. Wow! Ktoś otworzył! Co jest? Wow, stary, co jest? Kto to otworzył? Xamer! Hej, cześć, witajcie widzowie w pierwszym takim filmie na moim kanale, ponieważ zebrałem widzów na Discordzie, żeby wbili na mój prywatny serwer, jest 11 miejsc i będą otwierali przeróżne jajca, więc zostawcie dla nich łapkę w górę i suba. Na końcu oczywiście zadam też im takie proste pytanie, na które jak ktoś odpowie pierwszy, dostanie Season Gifta i dostanie Pirate Egg, jeżeli uda mu się to, że tak powiem, jeżeli to dostanie, to będzie mógł to otworzyć na nagraniu ze mną albo po prostu sobie to celnąć, jak już kto woli, ale ogólnie każdy ma otworzyć jajko na nagraniu, które ode mnie dostanie. Za chwilkę podam link na Discordzie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i ogólnie takie akcje będziemy robili często, więc zapraszam na Discordzika, macie link w opisie, macie w przypiętym komentarzu. I widzowie, co? Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Wiadomo, to jest pierwszy raz, później to udoskonale, będzie to lepiej zrobione, ale tak jak jest, tak jest, więc słuchajcie, już jest czas, żeby podać link. Tam ludzie, widzę, już krzyczą i się niecierpliwą. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. No oczywiście, jak ktoś ucieknie z jajkiem, to będzie publicznie ośmieszony, bo ucieknie z jajcem. Ja mówiłem, że otwieramy, nie uciekamy. Jeżeli ktoś ucieknie i po prostu sobie sprzeda, no to jego sprawa, po prostu będzie na czarną listę wpisany i już nigdy nie weźmie udziału w takiej zabawie, więc radzę tego nie robić. Oczywiście ja uczestnikom tego nie mówiłem, bo tak naprawdę robię to na żywo. I widzowie, mamy tutaj mojego Discorda, na którym napisałem, że może jeszcze nie podam. Nie, no nie mogę. Dobra, wrzucamy i blik, widzowie, zobaczymy, kto pierwszy dołączy, no i wtedy po prostu, patrzcie, co się dzieje. Zobaczymy, kto pierwszy dołączy i robimy szybko otwieranie jajców. Każdy będzie mógł otworzyć, być może Titaniczek mu poleci, kto wie. Dobra, wrzucamy. Czekamy na widzów, zobaczymy, kto pierwszy wbije. Mamy Bokiet Bro, Cool Mansad Guy, Amelka, YouTube Roblox, Xamer, Matuszer. Oczywiście oni mnie nie słyszą, jakby co, jakby ktoś pytał, to ludzie mnie nie słyszą. I proszę bardzo, mamy tutaj chyba wszystkich, tak? Mamy już 11 osób. Zapraszam na spawna, napiszę, czekajcie. Każdemu dam po prostu jajko. I w tym momencie, jak każdy będzie miał jajka, to po prostu wtedy lecimy z otwieraniem. Więc tak, może zrobimy tak, że to kto pierwszy otwiera. Zobaczymy, może ktoś będzie jakiś śmiałek, może jakiś tutaj, kogo pierwszego bierzemy, widzowie. Chciałbym tak po kolei zrobić w sumie. Dajmy Kubiksowi, bo taki pierwszy tutaj najbardziej ochoczo się, że tak powiem, odzywa. Proszę dwa razy Tiki Egg, Exclusive Egg, Sailor Egg dodatkowo, jeszcze Update Hype Gift i Quest Egga mu daje, słuchajcie. I to jest do otworzenia przez Kubiksa. Zobaczymy, co ci wyleci. Proszę bardzo, klikajcie, klikajcie, klikajcie. Klikamy Quest Egga. No z Quest Egga niestety F10 Prototype. Dodatkowo, słuchajcie, mamy kolejne jajka. Zobaczymy, czy Kubiks otworzy wszystkie, czy zwieje z jajcami. Nie, no ja wierzę w widzów. Patrzcie, otwierają normalnie. Potrafią się bawić. Mamy Tiki Egga. Proszę bardzo, z Tiki Egga co wypadnie? Luau Cat. No niestety. No ale to wiadomo, no te jajka nie są zbyt szczęśliwe. Widzowie, za mało klikacie. Za mało klikacie. Ewidentnie tutaj szczęścia nie przynosicie. W ogóle jaki fajny skin. Co jest, stary kotełek? Jaki fajny skin. Sailor Egga mamy, proszę bardzo. No może nawet lepiej nie klikać, kto wie. Tak, nagrywam. Tak, tak, tak. Żeby tutaj napisać, żeby wiedzieli. Następnym razem będę robił tak, że będziemy na czacie głosowym, żebyście słyszeli, co mówię. I po prostu o Update Hype Gift. I po prostu na czacie głosowym, jak będę do was mówił, to będzie taki lepszy evencik, co nie? Ale teraz zrobiłem w ten sposób. No następny będzie po prostu jakiś taki lepszy. Screena później zrobiły, pewnie nie ma problemu. Zresztą ze mną screena możecie zawsze robić. O, jeszcze Tiki Egg leci. I zaraz będzie ostatnie jajko. Zaraz będzie kolejna osoba. Dobra, SS po nagraniu zrobimy. O, odpiszę widzów, żeby... I mamy chyba ostatnie jajko, tak? Kubiks, ostatnie jajko. Ostatnie. Dobra, exclusive egg. I co wypadnie? Atlantan Orca. No nie, no Kubiks, stary, bardzo, bardzo tutaj kibicowałem. No ale jak widać, niestety, jak zawsze to tak idzie. No wiadomo, te jajka to jest taki lekki skam. Oby nikt nie wyszedł z serwera, żebym nie pomylił, kto jajko ma dostać. Bo jak ktoś wypadnie z serwera i pojawi się ktoś inny, no to na jego miejsce po prostu wchodzi i tak naprawdę ktoś inny otworzy. Wiecie, o co chodzi, bo ten link ciągle jest tam na ważnym info, na naszym... Oczywiście czacie Discord. Matko, mówić nie umiem, naprawdę, noszą mnie emocje. Dobra, otwierasz Lorak, lecimy, zobaczymy, co ci tutaj wypadnie. Od Tiki Egga zaczyna, proszę bardzo, śmiały kolega, nie zaczyna od jakichś tam słabszych, od razu Tiki Egg. Bo jak dobrze wiecie, Tiki Egg jest całkiem, no całkiem drogi. On chyba po 5B chodzi, czy 6. Chyba 6B, coś takiego. Lecimy dalej, zobaczymy, co Lorak tutaj wyrzuci, czy wyrzuci po prostu jakiegoś huge'a, bo chciałbym zobaczyć huge'a od widzów. Mogę powoli też dawać innym tak naprawdę. Dajmy kolejnym osobom, może Xamerowi damy też jeszcze. Zobaczymy, tutaj wypadła Atlantan Stingray. O, to już coś lepszego, to już coś lepszego. Damy kolejnej osóbce, żeby... Pirate Egga nie, Pirate Egg jest na później, dobra.
Dajemy kolejnej osóbce i patrzymy, co oczywiście Lorak losuje, żebym tutaj go nie stracił z oczu, już go straciłem. Baby Sailor Egga, dobra widzowie, i co tu wypadło? Sailor Shark, no niestety Sailor Shark, dajemy Xamerowi i Xamer też dostał już jajco, dobra, i teraz tak, Lorak, lecisz kolejne, zaraz tutaj też odpali Xamer, ale to jeszcze chwilkę niech poczeka, dobra. Klikamy, klikamy tyki Egga, dobra, zaczyna już, dobra, to niech zaczyna, lecimy, dwa openingi naraz, lecimy, lecimy, otwierajcie, otwierajcie, dobra, bardzo ładnie. Lecimy, zaraz każdy dostanie. Dobra, napiszę im. I mamy tutaj update hype gifta. Czemu ja zawsze mówię update? Czy ja jestem jakiś pijany, widzowie? No niestety tutaj też nic. Tutaj Xamer otwiera update hype gifta. Nie wiem, nie potrafię tego wypowiedzieć czasami. Naprawdę, jakiś taki dziwny jestem. Party Penguin. I Lorak chyba ma jeszcze exclusive Egga? Albo nie widziałem. Nie, Quest Egga ma teraz. Zobaczcie, Quest Egga otwieramy. Dobra, zobaczmy. Uwaga, 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 uwaga. No niestety M10 prototype. Xamer też musi otworzyć. O, proszę bardzo, tutaj elegancko. Możemy iść do Voida w sumie. Może lepiej by oddawało. Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj kolejny Tiki Egg, jeszcze Sailor Egg od Loraka. Mogę jeszcze na koniec Arcade'a. W sensie Arcade'a chodzi ci o maszynę. Takich jajek nie mam. Wow! Ktoś otworzył! Co jest? Wow! Wow! Stary, co jest? Kto to otworzył? Xamer! Xamer GG, stary, zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, warto jest z Merzikiem otwierać jajca. Co się dzieje? Stary, co wydropił? Co wydropił? Nie no, co wydropił? W zabawie, napiszę, opłaca się brać udział. Co jest? Chłopco, wypadło mu Luau Cat. Nie mogę, no co się dzieje normalnie? Xamer, nie no, jaki ty jesteś szczęśliwy, stary. Zobaczcie, jaka czapka z Robloxa elegancka tutaj. Nie no, co wylosował? Dawaj dalej. Dawaj dalej. Jeszcze coś ci wyleci, na pewno. Na pewno coś ci jeszcze wyleci. Lecimy. Nie no, widzowie, ja sam w emocjach, nie? Bo to nie jest dla mnie, to jest wszystko dla was. Ja tutaj nic nie biorę wam. To wszystko jest dla was, także kiedy ja... Dobra, robot, dajmy już robotowi, żeby też sobie otworzył. Kto otworzy, to otworzy. Tutaj mniej więcej tak patrzę, że to po prostu ma być zabawa, co nie? Nie spinamy się po prostu tutaj. Na koniec jeszcze zadam pytanko ten Season Gift i ktoś otworzy sobie i Pirate Egga. Chyba, że będzie chciał sprzedać. No to już zależy od niego. Albo otwiera na nagraniu tutaj z nami. Więc tutaj już dowolnie na koniec. Dobra, zróbmy tak. I lecimy. Kto tu jeszcze ma? Robot, dawaj robot. Dawaj robot, otwieraj. Tiki Egga, dla ciebie też Hugic. Dla ciebie też Hugic, dawaj, 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 dawaj. Ej, no. Wow, myślałem, bo tak długo się kręcił. Serio, długo się kręcił, nie? Screena tak, zaraz screenki będą. Dobra, tutaj poczekajcie, poczekajcie. Robota, znaczy nie wiem, do kogo mówię, bo widzowie mnie nie słyszą, ale no, nie chcę pisać cały czas na odcinku. Dobra, robot, dawaj kolejny. Tiki Egg leci kolejny. Dobra, kto był już? Czekajcie, ja sobie zapiszę. Był Xamer, Lorak. Dobra, robot też mamy. Okej, okej, czaję. Tu już mamy tak naprawdę większość osób. I Kubiks był. Dobra, no to wszystkich tutaj pamiętam póki co. I teraz tak, widzowie. Czy robot otworzy w ogóle... O, Exclusive Egga od razu rzucił. Ten to się tutaj nie boi, nie? Normalnie. Ogólnie, dobra, Atlantan Orca. No tutaj niestety żadnego Huge'a z Exclusive'a, ale że wypadł Huge tutaj Xamerowi, jeżeli chodzi o tego Luau Cat, jestem pod wrażeniem, naprawdę. W sensie tam jest spora szansa, ale ten kot jest mega drogi. Ten kot jest naprawdę drogi. Sailor Egg? Dobra, robocik, dawaj Sailor Egga, teraz Huge'a. Jest szansa, widzowie, zawsze. Nawet z takiego słabego jajka jest szansa, że wiecie, że coś wypadnie wam potężnego. Ja wam tutaj chętnie będę rozdawał takie zabawy, robił, nie ma problemu. Dobra, otwieramy dalej, widzowie. Jak coś będzie potężnego, to lecimy. Dobra, widzowie, daję kolejnej osóbce wszystkie te jajca. One łącznie mają całkiem sporą wartość. Takie EQ warte 30B, myślę, więc całkiem spoko. Zobaczmy, czy tutaj... tak, otwiera, normalnie otwiera. Bardzo tutaj dziękuję wam za fajne zachowanie, że nie uciekacie z jajkami, w ogóle jak to brzmi. Ale nie, naprawdę, mega tutaj. A jeżeli ktoś sobie zostawi jakieś tam, bo przypadkiem nie zauważy, to trudno, nie? Ja też nie mam tutaj takiego czegoś, że będę się, nie wiem, denerwował, ale po prostu fajnie będzie otworzyć na nagraniu. Jak tutaj się nie boi w ogóle? Otwiera wszystkie naraz, gość, nie no. Nawet jeżeli ci nie wypadnie, to gratuluję bardzo za odwagę. No wszystko naraz otworzył, siema. Bucket Bro teraz niech dostanie. Dobra, lecimy Bucket Bro, dawaj, bo dużo piszesz, to dostaniesz już jajca. Proszę tutaj tradzika, dwa jajka tu po jednym i lecimy. Lecimy, otwieramy dalej, oczywiście widzę. Widzowie, dzień pełen wrażeń, zwłaszcza, że jeden z moich widzów wylosował sobie Huge'a. Ja się bardzo cieszę, naprawdę. Super sprawa, do Huge'a dostał. Co się dzieje w ogóle? Naprawdę cudo. O, właśnie, nie potwierdziłem. Dobra, ciśniemy, widzowie. Kolejny widz, szósty widz, szósta osóbka to już jest, która będzie otwierała. Bucket Bro, dawaj, dawaj, ziomek, lecisz. Szósta osoba, patrzymy, co otworzy. Sailor Egga, okej, okay, pierwszy Sailor Egg. Nie, no już mi się aż język plącze, naprawdę się...
pod wrażeniem jestem, że Xamarin wylosował po prostu Huge Luaukat. Naprawdę, bo na to nie ma, znaczy jest duża szansa, wiadomo, no ale to jest nadal Huge, widzowie, to jest naprawdę, trzeba być kozakiem, nie? Żeby to wylosować. Dobra, kolejny Tiki Egg, bo ogólnie Tiki Eggi mają, zobaczcie, 0,67%. To prawie 1% na Huge'a. Jest dużo. No, no trzeba przyznać, że jest dużo. To tak jak taki Season 1 Epic Gift, on ma 4,7%, co nie? Luau Seal. No niestety tutaj nie wypadło, ale mi się wydaje, że Bucket Bro otwiera z ekskluzywa Huge'a. Mi się wydaje, że tutaj naprawdę Huge'ik leci z ekskluzywa. Tak, tak, tak mi coś tutaj mówi. Update Hype Gifta mamy. O, teraz powiedziałem dobrze. Brawo, Beres. W końcu się, nie wiem, nie ślidzisz tym językiem. No i dobra, lecimy, Kotełkowi musimy dać, on ma taki ładny skinek, że naprawdę na pewno trzeba mu tutaj zarzucić. Dajmy już Kotełkowi, dajmy już Kotełkowi też, niech będzie siódma osoba, tutaj kolejne, proszę bardzo, update Hype Gift, Quest Egg i czy coś tutaj jest otwierane aktualnie? Chyba nie, dobra, szybciutko robimy. Chcę, żeby to w miarę poszło sprawnie i żebyście mieli tutaj elegancką frajdę z tego. Czy Bucket Bro otworzył tutaj wszystko? Nie, otwiera teraz, patrzcie, idealnie, dobra, na znaku się zatrzymało, to musi być huge. No niestety, ale... Mamy orkę, to jest chyba lepsze. Nie, orka jest pierwsza, co nie? Czekajcie, co jest pierwsze? Orka jest pierwsza, aj. No to słabo. Delfin, tutaj mamy Sailor Eggi. Dobra, i tutaj słuchajcie, ktoś gdzieś dropnie Titanica. No fajnie by było, na pewno fajnie by było. Nie powiem, że nie. Dajmy też Merezek Fan. Tutaj widzę, że Merezek Fan no czeka dosłownie, żeby coś otworzyć. Także mamy tutaj Kotełka, który otwiera akurat Quest Egga. Okej, okay. Merezek Fan 222. Ciśniemy, dwa tiki eggi dla ciebie, exclusive egg, Sailor egg i jeszcze dodatkowo te jajca. I Kotełek, co tam dalej otwiera? Na razie nic nie otwiera z tego, co widzę. Widzowie, ja tu wszystko widzę, ja wam wszystko tutaj zrelacjonuję, nie ma problemu. Dawaj, Merezek, dawaj, akceptuj. I mamy tutaj tiki egga. Dobra, co będzie z tiki egga, widzowie? Luaukat. Halo, żyje Merezek? Żyje, żyje, dobra, już myślałem. Update hype gifta mamy. Dobra, klikamy, był klikamy. Ja tutaj wszystko widzę. Golden Party Squirrel. Dobra, no coś lepszego niż wiecie, poprzednie, więc no, coś tam poleciało. Czy Kotełek ma jeszcze Exclusive Egga? Bo nie widziałem chyba, żeby otwierał. Albo sobie zostawi, albo po prostu otworzy. No to już wiecie, kwestia każdej osoby, czy chce otwierać. Okej! No i fajne zachowanie. Normalnie otworzył na nagraniu. Dobra, dawaj, dawaj. O, ale to już... No, ja mam takie wrażenie, że jak coś się tak kołysze długo, no to musi być. Dobra, tu mamy też Tiki Egga od Merezek Fana. Dobra, otwiera tutaj sobie elegancko. Dawaj, dawaj, Merezek. Nazywasz się Merezek, masz nick Merezek. Stary, musisz coś trafić. O, dobra, od razu poleciał na grubo. Mamy Exclusive Egga, widzowie. Musi, musi, musi. No nie wierzę w to. No to już tak się kręciło długo, no. Masakra. Naprawdę masakra, czasami można się tutaj, ale to są jajca, widzowie, niestety, ale tutaj często, no jest skam z tymi jajcami, wiadomo jak to te jajca takie są, no skaberskie, no Preston skabuje, także co tu się dziwić. Mamy kolejną już ósmą osobę do otwierania jajców, widzowie, więc dajemy oczywiście Sailor Egga, tutaj update Hype Gifta, mamy też słuchajcie... Openingi ładnie robione w tle, elegancko, każdy szybciutko sobie robi i mamy wszystko już od Kotełka chyba odtworzone, no bo tak naprawdę Event Sailor Shark, Atlanten Orca, dokładnie, więc teraz ciśniemy z tutaj kolejnym update hype giftem od Merezek Fan i FVG, zobaczymy co wypadnie z Quest Egga, tutaj mamy Party Pinguina, a widzowie po tej stronie w tym narożniku M10 Prototype, bardzo ładny dropik, kolejny dropik M10 Prototype, subskrybuj Bereza, dziękuję bardzo, widzowie zostawcie suba, zostawcie łapy w górę i wbijajcie na naszego Discorda, jeżeli chcecie też brać udział w takich zabawach. Dobra widzowie, mimo że jest 11 osób tylko na serwerze, no bo 12 max jestem tą 12 osobą, Huge'a niestety nie ma od FVG, ale otwiera dalej. I słuchajcie, jeżeli chodzi o poprzednie rzeczy, to Arcade Dragon tu jeszcze Kotełek wylosował, bo sobie odpalił swojego egga. Mamy Event Party Pinguina. No, niestety Huge'a tutaj nie ma. No, no niestety nie ma Huge'a, ale mamy jeszcze jeden Tiki Egg, a Tiki Egg ma duże szanse. Klikamy, klikamy, widzowie. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. No i niestety też nic nie ma. Mini kometa jeszcze spadła, nie mogę, co się dzieje. Dajmy Mateuszerowi. Już rozdajmy do końca. Mateuszer, co ty klikasz? Co ty klikasz? Ej, nie gadajcie, że go wywaliło. Mateuszer, wywaliło cię? Co jest? Dobra, to mamy nową osobę, wywaliło kogoś. No to dajmy, słuchajcie, Amelce, bo Amelka chyba tutaj była. Amelka, YouTube Roblox, proszę bardzo. Dajemy dwa tiki eggi, dajemy Exclusive Egga i dodatkowo Sailor i Quest Egga. Dobrze dałem, prawda? I Update Hub Gifta, dobra. Ciśniemy, otwierasz Amelka, zobaczymy co tobie wypadnie. No ogólnie i tak jestem zadowolony, chociaż jedna osoba ma Huge'a. To jest chyba całkiem spoko bilans jak na takie jajca, no które nie są, w sensie coś buguje się ten trade jakoś, nie wiem, dziwne. O, proszę bardzo, dołączył tutaj do nas Dr. Hulk Alek, więc no, załapałeś się stary idealnie, powiem ci. Załapałeś się idealnie, od razu ci dam też i otwierajcie. Dobra, dwa tutaj, jeden, proszę bardzo. Nie, Pirate Egga, nie, tylko Update Hype Gifta. Okej, okay. Te dwa nie wiem skąd mam. Czy ja komuś nie dałem tiki eggów? Być może, widzowie, jestem na tyle ślepy, że komuś tiki eggów nie dałem. Jeżeli tak, to przepraszam.
ale już nie pamiętam, bo ktoś by się tu upomniał. Co mamy? Nic nie mamy na razie. Mamy Tiki Ega otwieranego, mamy dwie osóbki, które otwierają. Otwierajcie razem. Dobra, sobie pootwierajcie. Lagi ma Amelka, ale dobra, damy radę, otwierajcie, otwierajcie, damy radę. Ja to wszystko tutaj sobie podagrywam ładnie, widzowie. Pozdrawiam każdego, kto oczywiście dostał się na odcinek, kto zdążył tutaj wbić, żeby pootwierać sobie jajka. Skąd ja mam dwa Tiki Egi? Dlaczego ja komuś nie dałem Tiki Ega? Coś mi się wydaje, że komuś nie dałem i po prostu przypadkiem... O, Golden Sailor Shark, coś lepszego, że przypadkiem komuś nie dałem, widzowie. I teraz będzie tak, że napiszcie w komentarzach, komu ja nie dałem, bo tu nikt się nie przyznaje, że nie dostał. Albo ja po prostu nie widziałem, ale chyba nikt się nawet nie przyznał, że nie dostał. To już długo się kręciło, nie? Im dłużej jajko się kręci, to wam zdradzę, że no już pewnie to wiecie, im dłużej się kręci, tym większa szansa, że to już. Bo po prostu on będzie się kręcił, kręcił i nagle pyk, lecimy. Mam jeszcze moje Sailor, no to bokiet możesz otwierać, dobra, zobaczymy, możesz otwierać. Mamy Tiki Egg, mamy Tiki Ega, dobra, klikamy, klikamy. Ja otworzę też te dwa Tiki Egi, bo nie wiem czyje to były, ale otworzę za niego. Proszę bardzo, zrobimy tak, otworzę za niego. Cyk, no i mamy Huge Luau, Sila i Kata, no to słabo. I mamy Exclusive Ega. Dobra, dobra, no nie ma Huge'a, no, nawet jednego Huge'a. No wszystkie rozdałem, 11 i nikt Huge'a nie trafił. No co jest w ogóle? Dobra, na koniec jeszcze zrobimy taki mały konkursik. Pirate Ega otwiera jeszcze Hulk, co jest? Ja mu tego nie dałem, normalnie, zobaczcie. Pirate Panda, dobra. Tutaj jeszcze ludzie swoje otwierają jajca. Elegancko, widzowie, elegancko. Mamy Sailor Ega jeszcze. Elegancko tutaj od Bokiet Bro. Zobaczmy, może akurat padnie. Niestety, mamy też Sailor Ega od Dr. Hulk. To chyba mój Sailor Ega akurat. Dobra. Drowerku, no drowerku wydropił, bez kitu. Dobra, widzowie, na koniec konkurs. O jakiej liczbie właśnie pomyślałem? Kto będzie najbliżej wygrywa? Ogólnie ja pomyślałem, widzowie, o 44. Więc zobaczymy, kto będzie najbliżej. Uwaga. 46, Kubiks. Kubiks, coś mi się wydaje, Kubiks, że sobie otworzysz. Gratki, farciarz, dokładnie. Dobra, Kubiks, odbieraj, odbieraj, stary. Nie wiem, Kubiks aż, zobaczcie, zamarł z wrażenia. Stoi sobie i nie odbiera, nie odbiera trade'a. Zobaczcie, jak tutaj zamarł, patrzcie. Kubiks mówi, co? Ja wygrałem? Jak to możliwe? Dobra, odbieraj, odbieraj, co jest, to nie mogę. Dobra, widzowie, mamy małe problemy techniczne. Kubiks nie może odebrać, nam się trade'y tutaj zbagowały. To wyślę mu to jako gifta i zaraz być może otworzy albo sobie to weźmie. Jak będzie wolał oczywiście, więc czekamy na jego decyzję. Jako że wygrał, to zobaczymy, co zrobi. Sezon 1 Epic Gift. To jest dość fajny gifcik, bo jest bardzo drogi. Więc dobra, no to otwieramy. To lecimy, to lecimy. Klikajcie, klikajcie wszyscy, klikajcie. Klikajcie, klikajcie, klikamy. Dobra, zobaczymy, co mu wypadnie. Okej, Pirate Egg pierwszy i zaraz będzie druga rzecz, zaraz będzie oczywiście ten Epic Gift, okej, Pirate Parrot. No i teraz lecimy, to będzie potężne, widzowie, na pewno będzie, na pewno, ja wiem, że będzie, zobaczcie. To po 5%, będzie się łącznie 10%, bo są dwa huge, z czego jest po 5%, 4.7 na każdego. Mozaik Korgi, no nie, już myślałem. Także widzowie, tak się kończy nasze wspólne otwieranie jajków, jajców, czy jeszcze inaczej to można nazwać. Dzięki za udział, widzowie. Jak chcecie brać udział w takich zabawach, na Discordzika, widzowie, wbijajcie i siemano. Ta-ta-ta, ta-ta-ta.